Jan Chrzciciel, gdy widział, jak wielu faryzeuszy i sadyceuszy przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił: Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? A o Jezusie mówił, że on z Boże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia. Sąd Boży w przepowiadaniu Jana Chrzciciela jest nieuniknioną koniecznością zbliżającą się do Izraela. Ogień Boga wypali wszystko, tak brzmi przesłanie Jana. Pewnie można było się przerazić tymi słowami Jana o gniewie Bożym, sądzie i ogniu, nie do ugaszenia. A jak te słowa się wypełniły? Jezus powiedział w Ewangelii Jana. Sąd zaś polega na tym, na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej. Aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne jako dokonane w Bogu. Zatem tym ogniem oczyszczenia jest miłość Jezusa. Jezus jest światłością tego świata, która dla jednych jest nieopisanym szczęściem, a dla innych niewymownym cierpieniem. Gniew Boga na grzechy ludzi przejawił się w tym, że Jezus okazał Ojcu tyle miłości w ekstremalnym doświadczeniu cierpienia, że ta Jezusowa miłość wynagrodziła Ojcu nasz brak miłości, naszą obojętność, naszą niewdzięczność. Teraz wystarczy przyjąć od Jezusa ten dar zbawienia, który wysłużył dla nas, aby stać się godnym spojrzeć Bogu w kochające nas oczy, bez lęku i wstydu. Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice, lecz zazwyczaj inaczej niż wydaje się ludziom. Z Ewangelii św. Mateusza. W owym czasie na pustyni judzkiej wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał. Nawróćcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Właśnie do Niego odnosi się słowo przekazane przez proroka Izajasza. Głos, który woła na pustyni. Przygotujcie drogę pana, wyprostujcie jego ścieżki. Jan nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Przychodzili do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei i całej okolicy nadjordańskiej. Chrzcił ich w Jordanie, a oni wyznawali swoje grzechy. Gdy widział, jak wielu faryzeuszy i sadyceuszy przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił Potomstwo żmijowe. Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już przyłożono siekierę do korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić mu sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on w ręku szuflę, którą oczyści swe klepisko. Zboże zabierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia.